realizm. Pan Andrzej powiedział, że to jest nawet to już zapomniane, to jest w ogóle określenie, ale jest to na pewno rodzaj realizmu, ale jest z wielkim dowcipem. Proszę zauważyć, że każdy obraz posiada, mimo że on jest banalny w samej treści, bo to jest, nie wiem, kran, ale czy jakiś zwój kabli, ale coś w tym jest. Ale ja bym chciała zapytać, ponieważ gościmy tutaj również naszego artystę, chciałabym zapytać, dlaczego powieścił tak... Czy mogę pana prosić na sekundkę dosłownie na dwa zdania, panie Andrzeju? Tak, tak. Szybko. Tempo. No właśnie. Żeby sam autor, oto jest sam autor, żeby nam wytłumaczył, dlaczego... Właśnie w ten sposób powieścił swoje prace. To jest pierwsze pytanie. A drugie, wiem, że pan się zajmuje aerografem. Ja nie wiem, co to jest. Myślę, że może mało kto z państwa wie, co to znaczy aerograf i wykorzystuje technikę aeroblaszy. Czy pan może nam to wytłumaczyć też w kilku słowach, co to znaczy? Odpowiadam na pytanie pierwsze. prace zostały powieszone celowo, bez uwzględnienia poziomu. Też same w sobie są bardzo zdyscyplinowane i zorganizowane, ułożone, więc można było sobie pozwolić na taką swawolę geometryczną. To kompletnie nie przeszkadza podczas kontaktu. Są troszkę za małe odległości, ale ciekawie wyglądają. Odpowiadam na pytanie drugie. Airbrush. Airbrush jest, czyli powietrzny pędzel, jest techniką malarską, która wykorzystuje urządzenie zwane aerografem. Jest to mały pistolecik natrystowy, do którego wlewa się niewielką ilość farby i także trzema kroplami można malować przez pół godziny. Bardzo racjonalna technika, oszczędna. I powiem tutaj, że dlatego tytuł tej wystawy jest Obrazy bez faktury, gdyż charakterystyczną cechą techniki airbrush jest brak faktury, gdyż nie ma ona z czego powstać. Po prostu ten pędzel powietrzny nie dotyka powierzchni. W związku z tym farba się rozkłada bardzo równomiernie. Czyli uważam, że jest to prosta technika. Bierzemy pistolet. Thank you.
rozwinięte.